30 lat temu był słynny Hans Georg Aschenbach, ale no i popatrzmy, czy dzisiaj pofrunie za chwilę po drugi złoty medal. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite, jak pięknie wylądował! Rekord, rekord! 149 metrów! Ależ niesamowity skok! On jest szalony, ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne! W pierwszej serii udowodnił, że jest najlepszy, skoczył najdalej. Rusza do walki o drugie zwycięstwo w Pucharze Świata, 31 w swojej karierze, mocno poszedł w górę, daleko, daleko i jest, wylądował! Brawo, brawo, brawo! Kapitalnie, a więc nie ma żadnych wątpliwości, kto tu jest najlepszy. 145 metrów, rekord skoczni wyrównany Svena Haravalda. Pięknie, proszę Państwa, pięknie. Co tu więcej można powiedzieć? Kapitalna radość Polaków. Frunie fantastycznie, najdalej, blisko rekordu, wyrównany rekord. Jeszcze trochę byłby pobity rekord. Ten spokojny dżentelmen, zawsze właściwie nie okazujący emocji.